Oto mistrzowie złodziejskiego fachu. Otwierają sejfy, okradają kasyna, kradną klejnoty. Są najlepsi. To prawdziwa elita. Najlepsi z najlepszych. O tych skokach mówił cały świat. W sercu Europy kilku dżentelmenów okrada giełdę diamentów. Łuk wart był mniej więcej 400 milionów euro. Las Vegas. Grupa kubańskich emigrantów okrada największe kasyno na świecie. To największy napad w historii Las Vegas. Słoneczna Kalifornia. Na dachu jednego z banków eksploduje dynamit. Okradziony ma być prezydent Stanów Zjednoczonych. Kilku facetów chce okraść prezydenta. Kto odważy się zrobić coś takiego? Argentyna. Złodzieje opanowują filię banku, biorą zakładników. A potem znikają w kanałach rozciągających się pod Buenos Aires. Wróciliśmy do domów i w telewizji oglądaliśmy nasz napad. Za każdym razem, mimo starannego planowania, akcja kończy się aresztowaniem przestępców. Nie opowiadamy filmu, to się działo naprawdę. Błyskotliwi przestępcy odpowiedzą za to, co zrobili? Czy pozostaną bezkarni? Ukrywałem się przez 8 lat. Ci faceci to prawdziwi mistrzowie. Wielkie kradzieże. Napad na hotel Bellagio w Las Vegas. Bellagio. To najwspanialszy hotel w Las Vegas. Jego szacowana wartość to 2 miliardy dolarów. W skład kompleksu wchodzą hotel, kasyno i wspaniałe fontanny. Bellagio jest przepiękny. Znajdujący się przed nim plac z fontannami to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju. Latem 2000 roku w kasynie hotelu Bellagio dokonano jednego z najbardziej zuchwałych napadów w historii Las Vegas. Złodzieje chcieli ukraść pieniądze, które odwiedzający kasyno zostawili przy stołach do gry w blackjacka i w ruletkę. Kasyno miało znakomite zabezpieczenia. Na terenie kompleksu o powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych zainstalowano 2000 kamer. Kamer nie ma tylko w pokojach hotelowych i ubikacjach. Obiektywy pozwalają na uzyskanie 30-krotnego zbliżenia. Oznacza to, że spod sufitu, czyli z wysokości 5-6 metrów, można odczytać godzinę na zegarku gościa. Bellagio działa już 10 lat. W tym czasie setki złodziei, szulerów i oszustów próbowało okraść kasyno. Nikomu się nie udało. Był jednak wyjątek. Grupa złodziei dokonała zuchwałego skoku na skarbiec kasyna. Skradziono miliony dolarów. Mało tego, przedtem złodzieje dokonali jeszcze kilku równie zuchwałych napadów. Jose Vigoa to najwybitniejszy złodziej w historii Las Vegas. Vigoa urodził się na Kubie w Wigilię 1959 roku. Wychował się w atmosferze nienawiści do Stanów Zjednoczonych. W wieku 13 lat trafił do Związku Radzieckiego na 6-letnie szkolenie wojskowe. Po nim zaś do kubańskiego pododdziału sił specjalnych, który walczył w Afganistanie. W roku 1980 Vigoa uciekł z Kuby. Osiadł w Las Vegas, w tak zwanej Małej Hawanie. Tak jak wielu emigrantów, zajął się nielegalną działalnością. W roku 1989 aresztowano go za handel kokainą. Tajniacy FBI infiltrowali kubańską narkomafię. Vigoa został aresztowany i skazany. 13 grudnia 1996 roku. Po 7 latach więzienia Jose Vigoa zostaje warunkowo zwolniony z zakładu karnego. Wraca do Las Vegas.
jest bankrutem. Uważał, że coś mu się od świata należy, że wystarczy wyciągnąć rękę i brać. Nie miał oporów. Vigoa zwerbował trzech ludzi. Byli to Oscar Cisneros, Luis Suarez i Pedro Duarte. Na pustyni w Nevadzie przeszli szkolenie wojskowe. Vigoa szkolił ich, dopóki nie osiągnęli sprawności, którą uważał za wystarczającą. Uczył ich, jak się trzyma broń, strzela. Szkolenia powtarzały się co kilka dni. Po kilku tygodniach grupa Vigoi zdobyła niezbędne doświadczenie. Przestępcy zaczęli obserwować kasyna, hotele, furgony z pieniędzmi. Sprawdzali, którędy są przewożone pieniądze i opracowywali drogi ucieczki. Wybrali hotele, z których było najłatwiej uciec. Wszystkie znajdowały się w pobliżu obwodnicy. Po trzech miesiącach Vigoa wybrał pierwszy cel. Przestępca postanowił okraść hotel MGM Grand. Moim zdaniem Jose Vigoa marzył o tym, by trafić na pierwsze strony gazet. 20 września 1998 roku. Jose Vigoa i Oscar Cisneros wchodzą do hotelu MGM. Obaj są w sportowych czapkach, mają okulary. Uzbrojeni są w Glocki i pistolety kalibru 11-43 mm. Idą na drugą stronę hali głównej, w stronę dwuskrzydłowych drzwi. Przed chwilą podjechał tam furgon z dwoma strażnikami. Mają odwieźć pieniądze do banku. Vigoa i Cisneros obezwładniają strażników, zabierają im broń i znikają z torbami, w których jest około 1,5 miliona dolarów. Napad trwa niecałą minutę. Weszli, zabrali forsę i zniknęli. Wszystko działo się tak szybko, że nie zdążyła zareagować ani policja, ani ochrona kasyna. Wkrótce banda Vigoi uderza po raz drugi. Akcja zaplanowana jest jeszcze dokładniej niż poprzednia. Przestępcy przyjeżdżają na parking firmy wynajmującej auta ciężarówką do przewozu samochodów. Kradną 11 wozów i znikają tak jak poprzednio. Takie samochody są praktycznie nie do wytropienia. Vigoa nieźle się obłowił. Przestępca nie chce sprzedawać samochodów na czarnym rynku. Będą potrzebne w czasie napadu, który planuje. Vigoa mieszka na przedmieściach. Na terenie posesji są skradzione wozy i prawdziwy arsenał. Pistolety, karabiny maszynowe AK-47 i MAK-90, snajperki, granaty. Niedługo Vigoa zaatakuje po raz kolejny. ...28 czerwca 1999 roku. W pobliżu wejścia dla pracowników w hotelu Desert Inn ochroniarze ładują pieniądze do furgonu. Vigoa i jego ludzie w kamizelkach kuloodpornych uzbrojeni w AK-47 przystępują do akcji. Zaczaili się przy wejściu dla pracowników. To tam zamierzali odebrać broń ochroniarzom. Ku zaskoczeniu bandytów strażnicy otworzyli ogień. Strażnicy ostrzeliwali się, próbując odskoczyć od opancerzonego furgonu. Dwóch ochroniarzy zostaje rannych, ale Vigoa i jego ludzie muszą podać tyły. Dzięki perfekcyjnie opracowanemu planowi ucieczki nie zostają schwytani. Pod hotel podjechali jednym samochodem. Odjechali, przesiedli się w drugi, znów odjechali kawałek, po raz kolejny zmienili wozy. Gdyby ktoś zawiadomił policję, że przesiedli się z czerwonego do granatowego samochodu, oni już uciekaliby innym. Po kilku miesiącach Vigoa postanowił okraść inny sławny hotel –
Mandalay Bay. Jose Vigoa miał dwa pistolety. Oscar Cisneros odbierał pieniądze od ochroniarzy. Po wyjściu z hotelu złodzieje odjechali skradzionym uprzednio samochodem, który stał na pobliskim parkingu. Łup z Mandalay Bay to 100 tysięcy dolarów. Raz jeszcze policja i ochrona były bezradne. Wszystko bardzo dokładnie planowali. Do najdrobniejszego szczegółu. Działający odważnie i zdecydowanie Vigoa bardzo szybko stał się legendą. Nie można tak po prostu okraść kasyna. Nie tutaj. 3 marca 2000 roku. Gang Vigoi uderza raz jeszcze. Tym razem łup będzie mniejszy. Będą za to trupy. Na przedmieściu Las Vegas w Henderson złodzieje atakują opancerzony furgon z pieniędzmi. Jose Vigoa wiedział, o której furgon podjedzie pod dzienny utarg. Ochroniarze bronią się. W odpowiedzi Vigoa otwiera ogień z AK-47. Ochroniarze giną. Jose Vigoa nie jest już legendą. Staje się wrogiem publicznym numer jeden. Zabójstwo ochroniarzy wiele zmieniło. Kradzież pieniędzy to jedno. Ale zabójstwo ochroniarza, który zostawił żonę i dziecko w biały dzień na parkingu, to zupełnie inna sprawa. Jose Vigoa nie miał wyrzutów sumienia. Nie przejął się też tym, że policja zintensyfikowała poszukiwania. Przestępca nie próbował się ukrywać. Mieszkał tam, gdzie przedtem i spokojnie planował następny skok. W niecały miesiąc po zabójstwach w Henderson Jose Vigoa postanawia okraść najnowsze kasyno w mieście New York, New York. 22 kwietnia o 4:30 rano Vigoa i Cisneros pojawiają się przy centralnym skarbcu kasyna. Ochroniarze są zaskoczeni. Przestępcy rozbrajają ich, zabierają wózek z pieniędzmi i odjeżdżają stojącą przed kasynem furgonetką. Musieli przemierzyć wiele długich korytarzy. Na każdym byli ochroniarze. Nie jest to łatwe, a jednak jakoś im się to udało. Po raz kolejny złodziejom udało się uciec ze znaczną sumą pieniędzy. W niecałe 2 lata Jose Vigoa okradł 3 słynne kasyna. Ujęcie bandytów stało się dla lokalnej policji punktem honoru. Wielu notabli dzwoniło do biura szeryfa i pytało: co się dzieje? Dlaczego tamci jeszcze są na wolności? Po strzelaninie w Henderson i napadzie na kasyno New York, New York, policja zorganizowała grupę operacyjną mającą ująć bandę Vigoi. Gdy policjanci zbierali się do pracy, Vigoa kończył przygotowania do swojego największego skoku. Vigoa ma coraz większy apetyt, staje się okrutny. Postanawia okraść najbardziej luksusowe i najlepiej strzeżone kasyno w Las Vegas. Kasyno w hotelu Bellagio. Do czerwca 2000 roku Jose Vigoa i jego wspólnicy okradli hotele MGM, Desert Inn, Mandalay Bay i kasyno New York, New York, należące do największych i najsłynniejszych w Las Vegas. Łupem złodziei padło prawie 2 miliony dolarów. Vigoa działał skutecznie, ale bardzo brutalnie. Kolejnym celem bandyty był nowy hotel Bellagio. Znajdowało się w nim jedno z największych i najnowocześniejszych kasyn na świecie. Ochrona dysponowała najnowocześniejszymi zabezpieczeniami. Wydawało się, że napad na Bellagio to akcja samobójcza. Ale Vigoa, jak zwykle pewny siebie, wierzył, że się uda. Nie znał lęku. Nie bał się zabić. Nie bał się też śmierci. Nie szanował życia. Trzeciego
3 czerwca, 6.26. Wigoła wchodzi do hotelu i kieruje się do głównego skarbca. Złodziej jest w rękawiczkach, ciemnych okularach i bejsbolówce. Szef ochrony, Brian Zinke, zaczyna go obserwować. Miał ciemną koszulkę, beżową bejsbolówkę, okulary i czarne rękawiczki. W czerwcu, w Las Vegas. Na ulicach nieczęsto można zobaczyć kogoś tak ubranego. Ochroniarze nie zauważyli Oscara Cisnerosa i Luisa Suareza, którzy weszli do kasyna wkrótce po swoim szefie. Złodzieje spotkali się koło skarbca. Wigoła spokojnie poinformował kasjerkę, że trwa napad. Zaś Cisneros i Suarez z bronią w ręku wskoczyli za ladę i zaczęli ładować pieniądze do toreb. Wigoła stał na czatach. Ochroniarze skierowali na bandytów i centralny skarbiec tyle kamer, ile się dało. Wydałem polecenie szefowi zmiany. Dwóch operatorów kamer natychmiast zajęło się skarbcem. Mieliśmy niezliczoną ilość ujęć. Przestępcy byli w skarbcu niecałą minutę. Ochrona hotelu Bellagio zdołała skierować na nich wiele kamer, nie zdołała jednak przeszkodzić im w ucieczce. Po drodze Oscar Cisneros zabrał jeszcze pieniądze z punktu wymiany żetonów. Od chwili, w której podeszli do lady, do wyjścia, minęło 2,5 minuty. Po 3 minutach złodzieje byli w wanie. Bardzo szybko. Ochroniarze nie zdołali przeciąć im drogi. Wigoła wsiadł w samochód i odjechał. Przestępcy obrabowali największe i najlepiej zabezpieczone kasyno w Las Vegas. Zgarnęli ponad 200 tysięcy dolarów. Skok na kasyno hotelu Bellagio był policzkiem dla stróżów prawa. To nie jest zwykły hotel, lecz symbol. W kryjówce Wigoła i jego ludzie liczą łup. Bandyci dokonali 5 napadów. Ich łupem padło 2 200 000 dolarów. Mimo nowoczesnych zabezpieczeń, oni po prostu wyszli? Jak to się stało? Jak tamci uciekli? Złodzieje sądzili, że nie zostawili śladów. Nie była to prawda. Zostali bardzo dokładnie sfilmowani. Kamery miały możliwość robienia zbliżeń. Śledziły poruszających się złodziei. Dyrekcja hotelu udostępniła nagranie lokalnym stacjom telewizyjnym. Kasyna niechętnie pokazują, jak zostały obrabowane. Ponieważ złodzieje zabili już 2 ochroniarzy, postanowiono wyjątkowo udostępnić taśmy mediom. Nagranie trafiło do wiadomości wieczornych wszystkich stacji. Materiał był znakomity. Bardzo często nagrania z kamer ochrony są kiepskiej jakości. Wszystko jest nieostre, niewiele widać. Materiał z hotelu Bellagio wyglądał jak film. Ludzie, którzy je oglądali, mogli rozpoznać pokazane osoby i zidentyfikować je. Materiał obejrzał kurator sądowy Wigoi. Od razu rozpoznał podopiecznego. W siedzibie FBI obejrzał oryginał nagrania i stwierdził, że ma 99% pewności. Policja zaczęła sprawdzać wspólników Wigoi i natychmiast zidentyfikowano Oscara Cisnerosa. Siódmego czerwca o 15 kurator skontaktował się z Wigoą. Często telefonicznie sprawdzał podopiecznego. Złodziej z żoną i córką robił zakupy w centrum handlowym w pobliżu Henderson. Blisko miejsca, w którym zastrzelił 2 ochroniarzy.
O 16:00 komandosi z policyjnej jednostki SWAT zjawiają się na parkingu przy centrum handlowym. Ale Wigoła wyczuwa niebezpieczeństwo i zaczyna uciekać. Ruszyłem za nim. Rozpoczął się pościg. Przejechał przez centrum handlowe, fast foody. Było jak w kinie. Ludzie uciekali, dzieci wrzeszczały. Wigoła i ścigający go policjanci jechali z prędkością 160 km na godzinę. Przemknęli przez spokojną dzielnicę willową. Potem Wigoła próbował zgubić pościg pomiędzy budynkami centrum biurowego. Wjechałem w jedną z ulic. Wigoła jechał w moim kierunku. Kiedy się mijaliśmy, skręciłem ostro w lewo i uderzyłem w bok jego wozu. Przez chwilę jechał na dwóch kołach, potem zjechał z ulicy i zatrzymał się na parkingu. Wigoła próbował uciekać piechotą. Przeskoczył mniej więcej dwumetrowy płot, ale znalazł się w zakątku bez wyjścia. Ujął go policjant, potem nadbiegło nas czterech. Policja aresztowała także Oscara Cisnerosa. Pod podłogą szafy jego sypialni znaleziono schowek. W szafie był ukryty schowek, a w nim karabiny, broń krótka, pieniądze, amunicja, ubrania, czapki, okulary. Zastraszony przez policję, Oscar Cisneros złożył obszerne zeznania. Opowiedział agentom FBI, co robił w czasie napadów i co robił Jose Wigoła. Dzięki zeznaniom Cisnerosa prokuratura mogła postawić Wigoi ponad 40 zarzutów. Były wśród nich i napad z bronią w ręku, i zabójstwo. Wiadomo było, że Wigoi grozi kara śmierci. Prokurator uważał, że dzięki zeznaniom Cisnerosa pośle Wigołę do komory gazowej. Cisneros był najważniejszym świadkiem. Kilka dni przed procesem prokurator odebrał telefon z więzienia, w którym był Cisneros. Człowiek, którego zeznania miały pogrążyć Jose Wigołę, powiesił się w celi. Ponieważ był naszym najważniejszym świadkiem, byliśmy zdruzgotani. Prokurator zaproponował Wigoi ugodę. Wigoła zgodził się. 16 sierpnia 2002 roku rozpoczął się proces. Policja chciała mieć pewność, że koledzy Wigoi nie zdołają go odbić. Z więzienia na salę sądową eskortowali go policyjni komandosi. Psy sprawdziły, czy na sali nie ma bomb. Przed sądem też byli komandosi. Wigoła miał ochraniacze na rękach, skute ręce i nogi. W pasie miał paralizator. Pilota trzymał jeden z policjantów na sali sądowej. Sąd uznał, że Jose Wigoła popełnił 43 przestępstwa. Ponieważ poszedł na współpracę, karę śmierci zmieniono mu na dożywotnie więzienie. Dziś Wigoła przebywa w więzieniu Ely w Nevadzie, ale policjanci nadal są czujni. Jestem pewien, że siedzi w celi i kombinuje, jak uciec. Jest cierpliwy. Na pewno coś wymyśli i pewnego dnia spróbuje dać nogę. W mieście hazardzistów biografia Jose Wigoi jest dla wielu przestrogą. Wigoła zgubiła chciwość. Nie słuchał ostrzeżeń. Okradł 4 kasyna i nie wpadł, ale nie potrafił się zatrzymać.
a przecież mógł zniknąć z łupem. Może by mu się udało. Przegrał jednak. W finansowej stolicy Ameryki Południowej dokonany zostaje śmiały napad na bank. Przestępcy rozpływają się w powietrzu i stają się bohaterami narodowymi. Napad na Banco Rio. Buenos Aires w Argentynie. Miasto zwane Paryżem Ameryki Południowej, jako jedyne tutaj mające europejski blichtr. Buenos Aires i Argentyna to ojczyzna najlepszego mięsa na świecie. I tanga. Miasto jest finansową stolicą Ameryki Południowej. W roku 2006 dokonano tutaj jednego z najbardziej zuchwałych napadów na bank. Łupem złodziei padły miliony dolarów. Napadnięto na oddział jednego z największych banków, Banco Rio. Mieścił się tutaj, na przedmieściach, w dzielnicy Acasuso, 10 przecznic od La Platy. To jedna z najbogatszych dzielnic. Mieszkają tu ludzie sławni i zamożni. Podobno w skarbcach banku znajdowało się około 12 milionów dolarów. Była to gotówka, banknoty z różnych serii. Ludzie nie ufali rządowi, który zmuszał obywateli do wymiany dolarów na peso. Ludzie zamożni trzymali w skrytkach Banco Rio depozyty dolarowe. Z powodu restrykcyjnej polityki rządu wielu ludzi wolało trzymać pieniądze w skrytkach, a nie na kontach. Ludzie, którzy powierzyli swoje pieniądze Banco Rio, wierzyli, że w skrytkach depozytowych będą bezpieczne. Nie wzięli jednak pod uwagę, że owymi skrytkami mogą się zainteresować nader inteligentni złodzieje. 13 stycznia 2006 roku, piątek. O 12.30 do Banco Rio wchodzi kilku uzbrojonych mężczyzn. Złodzieje wchodzą dwiema drogami. Jedna grupa przez budynek garażu. Druga przez drzwi, razem z klientami. Szefem grupy był tajemniczy Marco. Nie chce ujawnić nazwiska. Chce jednak wyjaśnić, dlaczego on i jego towarzysze postanowili okraść jeden z bogatszych banków w Ameryce Południowej. Dobrze wybraliśmy bank. Właśnie taki chcieliśmy obrabować. Poniżyć, kopnąć w zadek. To była swego rodzaju zemsta. Złodzieje wzięli 23 zakładników. 9 osób pracowało w banku. Byli dobrze ubrani. Szef miał szary garnitur i krawat. Złodzieje podzielili zakładników na 3 grupy i umieścili w różnych pomieszczeniach. Chodziło o to, by policja nie zdecydowała się na szturm. Zakładnicy szybko zrozumieli, że to nie jest zwyczajny, typowy napad. Złodzieje zaczęli żartować, wciągać zakładników w rozmowy. Nie chcieliśmy nikogo skrzywdzić. Celem było odebranie naszych pieniędzy, dokopanie bankowi i establishmentowi. Zakładnicy mogli dzwonić do bliskich i poinformować ich, że wszystko jest w porządku. Chodziło o to, by na miejsce ściągnąć rodziny, policję, no i media. Marco pozwolił zakładnikom zadzwonić do rodziny bliskich, wiedząc, że pod Banco Rio zapanuje chaos. Rodziny otoczyły bank żywym murem. Policja nie mogła wkroczyć do akcji. Tłum był bardzo agresywny.
Felipe de Zola, burmistrz Buenos Aires, zabronił strzelać do złodziei. Wkrótce na miejsce przybyli policyjni komandosi, grupa Falcon. Policjanci rozpoczęli negocjacje. Nasz negocjator skontaktował się z porywaczami. Pytał, jakie są ich żądania. Próbował wynegocjować uwolnienie zakładników. Przez kilka godzin negocjator rozmawiał z szefem porywaczy. Nie było jasne, o co im chodzi, po co wzięli zakładników. Rozmawialiśmy z nim, negocjowaliśmy. Musieliśmy zyskać na czasie. Po 3 godzinach negocjacji wydawało się, że nastąpił przełom. Poprosili o pizzę i napoje. Zawsze tak jest, gdy bandyci wezmą zakładników. Policjantom wydawało się, że wygrali, że porywacze zamierzają się poddać. Policjanci byli o tym przekonani. Okazało się, że była to ich ostatnia rozmowa z porywaczami. Negocjatorzy nie mogli się już dodzwonić. Raz po raz wybierali numery, a nikt nie odpowiadał. Funkcjonariusze z grupy Falcon byli przekonani, że są panami sytuacji. Wszystko dobrze się skończy. Nikt nie wątpił, że tak będzie. O 16:37 dostarczono pizzę. Policjant otworzył drzwi i przez megafon krzyknął: przyjechała pizza. Poprosił, by ktoś wyszedł po pizzę. Nie było odpowiedzi. Policjanci zaniepokoili się. Co się dzieje? Negocjator zadzwonił do banku. Tym razem ktoś odebrał. Jeden z zakładników powiedział: złodzieje sobie poszli. Grupa Falcon wkroczyła do banku. W środku funkcjonariusze znaleźli 147 opróżnionych skrytek i 23 zakładników. Złodziei nie było. Rozpłynęli się w powietrzu. Gdy grupa Falcon weszła do banku, złodzieje zniknęli. Nikt nie mógł w to uwierzyć. Było to coś nieprawdopodobnego. Czy złodzieje nadal są w banku, ukrywają się wśród zakładników? Czy uciekli w zupełnie nieprawdopodobny sposób? Stycznia 2006 roku ogłupiali policjanci otaczają budynek oddziału Banco Rio w Buenos Aires, jednego z najpotężniejszych banków w kraju. Niedawno opanowali go złodzieje. Wzięli 23 zakładników. Złodzieje zniknęli jednak, a razem z nimi zawartość 147 skrytek depozytowych. Było w nich 7 do 10 milionów dolarów. Napad na oddział Banco Rio jest jednym z najbardziej spektakularnych w historii. Policjanci podejrzewali, że złodzieje ukryli się pośród zakładników. Sumiennie sprawdzano dokumenty, ustalano, kto jest kim. Okazało się, że wszystkie dokumenty są prawdziwe, a złodziei naprawdę nie ma w banku. Grupa Falcon najadła się wstydu. Złodzieje ośmieszyli 200 policjantów, uciekli, nie oddając nawet jednego strzału. Komandosi znaleźli broń porywaczy. Sytuacja zrobiła się jeszcze zabawniejsza. To były zabawki, a policjanci wzięli je za prawdziwą broń. Kontynuowano poszukiwania. W końcu dochodzeniowcy zeszli do piwnicy. Wreszcie znaleźli to, czego szukali. W ścianie piwnicy był wykuty otwór, na tyle duży, by zmieścił się w nim człowiek.
Koło otworu leżał granat. Policjanci zatrzymali się i wezwali saperów. Wiedzieliśmy, że kiedy policjanci zobaczą granat, stracą 2 albo 3 godziny. Będą musieli przyjechać saperzy. Rzekomy granat był atrapą. Nie chcieliśmy nikogo skrzywdzić. W końcu policjantom udało się ustalić, że za otworem znajduje się tunel, którym można zejść do kanałów. Pod miastem jest potężna sieć kanałów. Odprowadzają nieczystości z domów, zbierają też wodę z ulicznych studzienek. Wszystkie kanały dochodzą do La Platy, która płynie tylko 10 przecznic od Banco Rio. To nimi uciekli złodzieje. Zanim policja się w tym wszystkim połapała, złodzieje zyskali 9 godzin przewagi. Po kilku miesiącach śledztwa policjanci ustalili, jak dokonano napadu. Tajemniczy Marco i jego towarzysze planowali go ponad rok. Złodzieje wiedzieli, że okraść skrytki można tylko wtedy, gdy alarm jest wyłączony, a więc w godzinach pracy banku. Musieli więc wziąć zakładników. Przestępcy zdawali sobie sprawę z tego, co będzie się działo. Policja od razu otoczy budynek. Przestępcy opracowali więc 3-punktowy plan. They design a sort of stage play with 3 different acts. Po pierwsze, należało uniemożliwić policji atak na budynek. Po drugie, ktoś musiał prowadzić lipne negocjacje. Kilku złodziei pokazywało się w oknach i negocjowało. Pozostali pracowali w piwnicy. Otwierali skrytki depozytowe. Używali specjalnego młotka domowej roboty. Otwarcie skrytki trwało 10 sekund. Punktem trzecim była ucieczka. Złodzieje musieli ubabrać się nieczystościami. Przez 4 miesiące drążyli tunel łączący kanał z piwnicą banku. Pracowaliśmy łopatami. Musieliśmy wydrążyć tunel długości 10 metrów. Pracowaliśmy nocami. Kiedy policjanci negocjowali i zajmowali się dostarczaniem pizzy, złodzieje przenieśli łup na tratwę czekającą w kanale burzowym. Musieli mieć pewność, że poziom ścieków będzie na tyle wysoki, by tratwa z łupem dopłynęła do La Platy. Zbudowaliśmy coś w rodzaju tamy. Spiętrzała wodę, mieliśmy więc pewność, że dopłyniemy. Na ścianach kanału burzowego złodzieje umieścili fosforyzujące markery. Dzięki nim mieli pewność, że rozpłyną się w cuchnących mrokach. Gdy dotarliśmy do domu, nadawano wiadomości. Policja właśnie wchodziła do banku. Oglądaliśmy nasz skok. Minęło kilka tygodni, a policjanci nie mieli pojęcia, kto dokonał kradzieży. Oficjalnie łupem rabusiów padło 8 milionów dolarów. Okradli 147 skrytek depozytowych, w każdej było około 50 tysięcy dolarów. Nieoficjalnie mówiło się jednak o 25 milionach. Skok na Banco Rio był najbardziej spektakularnym napadem na bank w historii Ameryki Południowej. Przestępcy zapomnieli jednak o jednym. Wzięli pod uwagę wszystko, najdrobniejsze detale. Nie wzięli jednak pod uwagę zazdrosnej, porzuconej żony. W 5 tygodni po napadzie na jeden z komisariatów zgłosiła się Alicia De Tullio. Twierdziła, że zna złodziei.
Była żoną jednego z nich. W miesiąc po napadzie zostawił ją dla młodszej. Miał 22-letnią kochankę. Zostawił żonę bez pieniędzy, dlatego zdradziła. Policja aresztowała kilka osób. Nie udało jej się jednak aresztować wszystkich. Jestem wolny, bo Alicia mnie nie znała. A nikt inny nie zdradził. Tajemniczy Marco nie został ujęty. Prokurator uznał, że mózgiem operacji jest Fernando Araujo. Ponoć wszystko zaplanowałem. Tak zeznała Alicia de Tullio. Z braku dowodów proces będzie opierał się tylko na oskarżeniu zdradzonej żony. Nie należy spodziewać się wyroku skazującego. Władze nie wiedzą, gdzie złodzieje ukryli pieniądze. Policjanci wyszli na durniów, zaś złodzieje są bohaterami całej Argentyny. Ludzie pochwalają to, co zrobili. Nie strzelali, nikogo nie skrzywdzili. Ośmieszyli policję i choć trochę odegrali się na rządzie i bankach. Chcieliśmy zadać cios bankowi. Okradał nas, okrada wszystkich. Tylko Argentyńczycy zrozumieją, o co nam chodziło. Tylko oni. W diamentowej stolicy świata złodzieje, dżentelmeni okradają supernowoczesny sejf. Łupem włamywaczy pada ponad $500 milionów. Kradzież diamentów w Antwerpii. Antwerpia jest diamentową stolicą świata. Giełda diamentów w Antwerpii jest równie ważna jak giełda w Nowym Jorku. Na obszarze zwanym Diamond Square Mile pracuje ponad 35 tysięcy szlifierzy i handlarzy. Przez Antwerpię przechodzi 80% sprzedawanych diamentów. Codziennie sprzedawane są diamenty o masie 50 tysięcy karatów. Są warte $200 milionów. W żadnym miejscu na Ziemi nie ma tylu skarbów, co w Diamond Square Mile. Dzielnica ma znakomite zabezpieczenia. Każdy, kto tam wchodzi, jest filmowany. Na ulicach i wewnątrz budynków zainstalowano tysiące kamer. W dzielnicy jest posterunek policji i miejsca, gdzie dyżurują policjanci. Wjazdy są zablokowane chowanymi słupkami. Do dzielnicy nie wjeżdża komunikacja miejska. Najlepsze zabezpieczenia ma gmach Diamond Center. Pracują tu setki kupców. Skarbiec jest jednym z najsolidniejszych na świecie. Są czujniki drgań, rozmaite czujniki ruchu, czujniki światła. Drzwi mają zamek szyfrowy i magnetyczny. Po zamknięciu skarbca jest on monitorowany przez firmę ochroniarską z Brukseli. W całym budynku rozmieszczone są kamery, setki kamer. Skarbiec ma takie zabezpieczenia jak Fort Knox. Wszyscy kupcy mają sejfy w kantorach, ale niektóre firmy żądają, by diamenty były przechowywane w Diamond Center. Mam dwa sejfy, tu i w Diamond Center. Tam jest całodobowa ochrona. Każdego dnia w skarbcu Diamond Center są diamenty i walory warte około $1 milion.
skarbcem powinni zainteresować się włamywacze. Ale ma on niezawodne zabezpieczenia. Tak myśleli kupcy i handlarze do dnia, w którym kilku dżentelmenów dokonało skoku stulecia. Lutego 2003 roku, godzina 17. Diamond Center zamyka podwoje na weekend. Kamery zaczynają rejestrować wszystko, co dzieje się w budynku. Drzwi frontowe są zamknięte. Zamknięty jest garaż. Włączono alarm połączony z posterunkami policji. W weekend nie można tu wejść. Skrzynki z depozytami zostają umieszczone w skarbcach. Ochroniarze włączają zabezpieczenia, czujniki światła, ciepła, ruchu i alarmy dźwiękowe. W skarbcu zainstalowano najnowocześniejsze urządzenia alarmowe. Były nawet czujniki drgań, które włączyłyby się, gdyby ktoś próbował dostać się przez podłogę. 23:47. Ani policjanci, ani ochroniarze nie zauważają czterech dżentelmenów, którzy otwierają drzwi do garażu, wjeżdżają doń nierzucającym się w oczy wynajętym wozem. Rozpoczyna się najbardziej niesamowity skok w historii kryminalistyki. Zdaniem policji przestępcy skopiowali częstotliwości urządzenia otwierającego bramę i dostali się na parking. Ruszyli w górę schodami pożarowymi. Doszli do szybu windy. W windzie trzeba pamiętać o kamerach. Włamywacze nie zwracali na nie uwagi. Zjechali do położonej najniżej piwnicy. Znaleźli się w korytarzu prowadzącym do skarbca. Jest w nim wiele kamer, zaś na końcu znajdują się stalowe drzwi. Specjalny klucz mają tylko ochroniarze. Włamywacze wiedzieli jednak, gdzie go szukać. Klucz był w sejfie zamontowanym na ścianie niewielkiego pokoju, na poziomie zero. Sejf nie był podłączony do centralnego alarmu. Dzięki temu złodzieje mogli bezkarnie zabrać klucz. Północy. Włamywacze są pod drzwiami głównego skarbca. Mają one zamek magnetyczny i drugi szyfrowy. Zabezpiecza je 6 bolców. Teoretycznie kod powinni znać tylko ochroniarze. Znali go jednak także złodzieje. Zamek ma około 100 milionów kombinacji. Nie można jej odgadnąć. O pierwszej włamywacze wchodzą do skarbca. Pracują w ciemnościach. Nie zwracają uwagi na kamery, które nagrywają ich każdy ruch. Zaczynają wyłączać, a właściwie blokować czujniki i detektory. Czujniki alarmu dźwiękowego zablokowali pianką. Zakleili czujniki światła. Czujniki ciepła zasmarowali wazeliną techniczną. Niektóre sposoby były zaskakująco proste. Wystarczyło popsikać czymś czujnik. Włamywacze mieli też kilka nieoczywistych pomysłów. Musieli otwierać skrytki depozytowe. A przecież w każdej jest czujnik drgań. Włamywacze posługiwali się otwieraczem do skrytek własnej konstrukcji. Sami skonstruowali i wykonali to bardzo pomysłowe narzędzie. Czujniki drgań nie reagowały, zaś zwarcie w obwodach elektronicznych zamków blokowało alarm. Kolejnym elementem narzędzia było wiertło, a wszystko działało jak łom, pozwalając otworzyć zamek skrytki.
Pomiędzy 1:40 a 5:00 złodzieje otworzyli 109 skrytek. Na otwarcie jednej potrzebne im były 2 minuty. W skrytkach były pieniądze, sztabki złota, klejnoty. Jeden z jubilerów miał w skrytce ponad $1,000,000. Złodzieje znaleźli także setki diamentów i dokumenty opisujące ich wartość i pochodzenie. Bez nich diamentu nie można zidentyfikować. 100 skrytek pozostało nieotwartych. Nie otworzyli ich, ponieważ nie mieli już toreb na łupy. Nie mogliby ich więc wynieść. O 5:40 złodzieje wyszli ze skarbca. Potem opuścili budynek tą drogą, którą weszli. Akcja trwała 6 godzin. Okradli skarbiec uchodzący za jeden z najbezpieczniejszych na świecie. Nie uruchomili żadnego alarmu. Poniedziałek, 17 lutego 2003 roku. Od włamania minęło 48 godzin, a nikt nie wiedział, że miało ono miejsce. Około 8 rano jeden ze strażników wszedł do skarbca. Miał dokonać rutynowej kontroli, ale skarbiec nie wyglądał rutynowo. Ponad połowa skrytek została okradziona. Ze 190 skrytek otwarto 109. Na podłodze leżały diamenty. Złodzieje w pośpiechu musieli je upuścić. Ogłoszono, że skradziono walory wartości 100 milionów euro. Nieoficjalne szacunki były jednak inne. Brylanty, biżuteria, zegarki, akcje. Wszystko to było warte około 400 milionów. Klejnoty przekazywane z pokolenia na pokolenie miały ogromną wartość sentymentalną. Ubezpieczenie nie pokryje takiej straty. Skarbiec miał być równie bezpieczny jak skarbiec w Forcie Knox. Ludzie nie mogli uwierzyć, że został okradziony. Policja była zaskoczona tym, że złodzieje nie stosowali przemocy. Niczego nie wysadzili w powietrze, nikogo nie pobili. To zdumiewające. To musieli być ludzie bardzo doświadczeni. Co z kamerami, które przez całą dobę nagrywają wszystko, co dzieje się w budynku? Okazało się, że taśmy z nagraniami zniknęły. Gdy włamywacze opuszczali budynek, zajrzeli do pomieszczenia operatora sieci telewizji wewnętrznej i zabrali wszystkie taśmy. Okradli jeden z najlepiej strzeżonych budynków w Europie i zniknęli. Sądziliśmy, że to niemożliwe, że stał się cud, a na cuda nie ma rady. Nie był to jednak ostatni cud w tej historii. Na przedmieściach Antwerpii ktoś przypadkiem znajduje worki na śmieci pełne dowodów rzeczowych. Dzięki nim policja ustala tożsamość i aresztuje włamywaczy związanych z tajemniczą szkołą turyńską. W lutym 2003 roku włamywacze okradają skarbiec budynku Diamond Center w Antwerpii. Kradną gotówkę, akcje i brylanty wartości $600 milionów. To największe włamanie w historii. Opuszczając budynek, złodzieje zabrali taśmy z nagraniami tego, co się wydarzyło.
Zniknęły nie tylko nagrania ze skarbca, ale także z ulic otaczających budynek, z całej okolicy. Kradnąc kasety, złodzieje obnażyli słabość systemu zabezpieczeń. Ponieważ żaden z czujników nie zadziałał, ochroniarze w centrum w Brukseli nie mieli powodów, by uważnie obserwować, co się dzieje w Diamond Center. A złodzieje oślepili czujniki. Nie było nagrań, dowodów, nie było dosłownie nic. Zniknęli jak duchy. Od 40 lat robię sejfy. Kto inny robi alarmy i elektronikę? Słabym punktem systemu zabezpieczeń nie był skarbiec. Zawiodły alarmy. Wszyscy mówili, to jest możliwe tylko w kinie. Nieprawda. Było to najdoskonalsze włamanie w historii kryminalistyki. Dochodzeniowcy przyjęli założenie, że złodziejom musiał pomagać ktoś wewnątrz. Zdradził ktoś z firmy ochroniarskiej albo któryś z pracowników. Dlatego włamanie było możliwe. Wszyscy podejrzani mieli jednak alibi. Dochodzeniowcy zaczęli sprawdzać właścicieli nieotwartych skrytek. Większość szybko oczyszczono z podejrzeń. Pozostało jedno nazwisko. Był to włoski jubiler Leonardo Notarbartolo. Policja odkryła, że przez 2 lata pobytu w Antwerpii nie sprzedał ani nie kupił nawet jednego diamentu. Notarbartolo pochodził z Turynu. Przyjechał do Antwerpii wiosną 2001 roku i wynajął mieszkanie przy Charlotte Aleje. Spacerkiem mógł dojść do budynku Diamond Center. Rzekomy jubiler szybko zdobył sympatię innych. Sporo wiedział o brylantach. Był bardzo miłym, uroczym człowiekiem. Posiadał pewną wiedzę o brylantach i biżuterii. Skoro jednak miał biuro w Diamond Center, to czemu nie dokonał żadnej transakcji? Może był złodziejem? W czwartek, 20 lutego, po południu, 60-letni Gus Van Kamp obchodził swoje włości, położony pod Antwerpią las. Dokonał zdumiewającego odkrycia. Okazało się, że złodzieje popełnili błąd. Szedłem przez las. Znalazłem worki na śmieci. W jednym były diamenty na małych tackach. Szukałem dalej. Znalazłem pieniądze, akcje i obligacje. Van Kamp znalazł diamenty skradzione w Diamond Center oraz zniszczone taśmy wideo. Po kilku godzinach na miejscu była ekipa śledcza. Diamenty i ich certyfikaty wskazywały na Diamond Center. Znaleziono jednak tylko garstkę kamieni. Dochodzeniowców bardziej zaciekawiły resztki jedzenia i pusta butelka po winie. Wszystko było włoskie. I ser, i wino. Policja znalazła też rachunek ze sklepu położonego tuż koło mieszkania Leonarda Notarbartolo. Na rachunku była data i godzina. Mogliśmy przejrzeć taśmy z kamer ochrony w sklepie i zobaczyć, kto wchodzi, a kto wychodzi. Policjanci sądzili, że zobaczą Leonarda Notarbartolo. Ale zakupy robił kto inny. Jednym z mężczyzn był Włoch Fernando Finotto.
Kupował jedzenie. Ponieważ kamery złapały jego twarz, można było sięgnąć do bazy danych Interpolu. Drugim mężczyzną był inny Włoch, Pietro Tavano. Nie byli to jubilerzy, lecz złodzieje powiązani z tajemniczym syndykatem zbrodni, tak zwaną Szkołą Turyńską. Szkoła Turyńska to stowarzyszenie dżentelmenów włamywaczy. Ma swój kodeks honorowy. Należą do niego najwyższej klasy specy od kradzieży i włamań. Przypomina to film Ocean's Eleven. Włamywacze spędzają razem czas. Dokonują spektakularnych skoków. W piątek 21 lutego policja weszła do mieszkania Leonarda Notar Bartolo. Na dywanie znaleźliśmy diamenty, takie jak w śmieciach w lesie. Na pewno skradziono je w Diamond Center. That were actually coming directly from the theft that had taken place. Policja znalazła także resztki posiłku składające się wyłącznie z produktów włoskich. Wysłano je do laboratorium, które miało wyizolować ślady DNA. Okazało się, że na tym, co znaleźliśmy w mieszkaniu i w skarbcu, było DNA 7 osób. Cztery zidentyfikowano. Ci czterej to Tavano, Finotto, Leonardo Notar Bartolo i doskonały haker Elio Donorio. To oni dokonali włamania. Gdybym nie znalazł flaszki po winie, byłaby to zbrodnia doskonała. Prawda? Następnego dnia Tavano, Finotto, Leonardo Notar Bartolo i Elio Donorio zostali oskarżeni o dokonanie włamania do Diamond Center. Mężczyźni zniknęli jednak, a z nimi łup wart 600 milionów dolarów. Trwały poszukiwania, zaś policja próbowała odtworzyć przebieg skoku dokonanego przez ludzi związanych ze Szkołą Turyńską. Zdaniem policji operacja rozpoczęła się w lutym 2001 roku, gdy Leonardo Notar Bartolo wynajął biuro w Diamond Center. To był ich pierwszy ruch. Notar Bartolo miał niewielką torbę, a w niej kamerę. Filmował budynek, skarbiec, zbierał niezbędne informacje. Notar Bartolo filmował wszystko: drzwi, zamki, kamery, garaż, skarbiec. Zdaniem policji nagrał nawet ochroniarza otwierającego drzwi do skarbca. Miły i zawsze uśmiechnięty Notar Bartolo zdołał nawet zdobyć i skopiować plany budynku. Rzekomo szukał lepszego biura. Jego bronią był urok osobisty. Nie wolno nam jednak zapominać, że ów mężczyzna o tak ujmującej powierzchowności tak naprawdę był groźnym przestępcą. Dzięki zdobytym planom włamywacze wiedzieli, gdzie znajdują się czujniki ruchu, światła, czujniki termiczne i mikrofony. I gdzie są magnetowidy. Zdobyta wiedza nie pomogła jednak ująć włamywaczy powiązanych, jak sądzili dochodzeniowcy, z tajemniczą Szkołą Turyńską. Członkowie grupy przestępczej zniknęli. Wyjechali do północnych Włoch. Złodzieje wyjechali wypożyczonym samochodem. Razem z nimi zniknął łup. Nagle pojawił się Leonardo Notar Bartolo. Cztery dni po włamaniu wrócił do Antwerpii, zapewne po to, by nadal udawać uczciwego jubilera. Popełnił błąd. Mogliśmy go aresztować.
22 lutego Leonardo Notar Bartolo trafił do aresztu. Zarzucono mu dokonanie włamania. Prokurator miał nadzieję, że Notar Bartolo zdradzi wspólników. Gentleman, włamywacz, milczał jednak. Powtarzał: nic nie powiem, jestem niewinny. I milczał. Za włamanie Notar Bartolo dostał 5 lat. Drugie 5 za kierowanie grupą przestępczą. Ale czy to on był mózgiem operacji? Może był tylko frontmanem. Przecież to, że ktoś planuje jakąś operację, nie oznacza, że musi brać w niej udział. To był tylko frontman, koń trojański. Nie wykluczam, że siedzi za nieswoje winy, że był człowiekiem, który zrobił coś, o co go poproszono. Dochodzeniowcy przez cały czas zadają sobie pytanie: co się stało z łupem? Nie wiemy, gdzie są diamenty. Dla niektórych to ogromny problem. Za 5 lat Leonardo Notar Bartolo na pewno odzyska wolność. Może wyjdzie wcześniej, na zwolnienie warunkowe. Było jak w filmie Ocean's Eleven. Przestępcy nie ponieśli kary i nie stosowali przemocy. Ludzie pytają, gdzie są diamenty. Może tu, w moim lesie. Wszystko jest możliwe. Wie to tylko szef gangu, ale milczy. Pewien pomysłowy złodziej postanawia okraść prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli mu się to uda, o reelekcji nie będzie mowy. Okraść Nixona. Grudzień 1971 roku. Prezydent Richard Nixon zbiera fundusze na kolejną kampanię wyborczą. Zwyciężymy po prostu dlatego, że musimy zwyciężyć. Wyprzedzimy wszystkich. Sztab Nixona mieści się w haciendzie prezydenta w Laguna Niguel w Kalifornii. W Laguna Niguel było kilka rezydencji. Najważniejszą była rzecz jasna hacjenda Nixona. W marcu 1972 roku poszła plotka, że Nixon zdołał zebrać około 30 milionów dolarów i że część tych pieniędzy zdobył niezbyt uczciwymi metodami. Fortuna miała być zdeponowana w bankach hrabstwa Orange. Uważano, że Nixon powierzył ją bankowi United California, który 35 lat temu miał siedzibę w tym centrum handlowym. Gotówką zainteresował się legendarny dziś Amil Dinsio. Pochodził z Youngstown w Ohio. Kierował grupą przestępczą zwaną Boardman of Erie. To nie byli zwyczajni złodzieje, lecz prawdziwi mistrzowie. Do roku 1970 gang działał na obszarze pomiędzy Cleveland a Florida Keys. Mieli na koncie 20 skoków. Ukradli około 30 milionów dolarów. Według FBI gang Dinsia był najskuteczniejszą bandą na całym świecie. Byli w stanie okraść każdy bank. Zawsze odnosili sukcesy. Prawą ręką Amila był jego siostrzeniec, Harry Barber. Wszystkiego nauczył się od wuja. To jeden z najinteligentniejszych ludzi, jakich znałem. Kradzieże to był nasz fach. Każdy miał wyznaczone jakieś zadanie i realizował je, bez pytania. Amil Dinsio był także radykalnym, zwalczającym rząd agitatorem.
przełomem był Wietnam. Ronnie, inny bratanek Kamila, przeżył zatrucie czynnikiem pomarańczowym. Włamywacze byli Amerykanami zmartwionymi tym, co dzieje się w ich kraju. Amil uważał, że wszystkiemu jest winien Richard Nixon. Dlatego postanowił ukraść złożone w skarbcu banku United California fundusze na kampanię prezydencką. Prócz pieniędzy w skarbcu powinny być listy, tajne dokumenty Nixona. Wszystko to miałoby ogromną wartość. W marcu 1972 roku D'Incio zebrał najzdolniejszych członków swojej bandy. Było jak w filmie Ocean's Eleven. Z tym, że Amilowi wystarczyło 7 ludzi. Byli to najlepsi fachowcy w Stanach. Amil and his group were probably the best in the United States. Kilku facetów z Youngstown rzuca wyzwanie prezydentowi. Kto się na to poważy? W gangu byli Charlie Breckel, spec od alarmów, Phil Christopher, silnoręki, Charlie Mulligan, zaopatrzeniowiec. Brat Amila, James, był saperem. Ronnie Barber miał stać na czatach. Harry Barber był zastępcą Amila. Tego nie da się robić na pół gwizdka. Trzeba głęboko wejść w temat. D'Incio był tak pewny siebie, że podróż samolotem do Los Angeles przestępcy odbyli kupując bilety na własne nazwiska. 15 marca przylecieli i taksówką udali się do Southgate. D'Incio zostawił taksówkarzowi gigantyczny napiwek. $100. Włamywacze pojechali do domu matki Roniego i Harego. Zostali tam 2 dni. D'Incio wynajął dom w osiedlu West Nine Villas. Tam był jego sztab. Budynek stał mile od banku, do którego można było dojść na skróty przez pole golfowe. Codziennie chodziliśmy na spacery. Po pewnym czasie wszyscy nas znali. D'Incio twierdził, że Bank United California ma alarmy firmy Diebold. Czujniki reagowały na najmniejsze naruszenie konstrukcji budynku. Włamywacze mówili o alarmie Pan Pyskaty. Trzeba ustalić, jak coś działa i jak owo coś wyłączyć. Przed skokiem na bank lwią część czasu zajmują takie właśnie przygotowania. Okazało się, że jest tylko jeden sposób na Pyskatego. Wszystko miała załatwić pianka styropianowa. Szybko tężająca pianka dostawała się wszędzie. Gong po góra jednym uderzeniu był całkowicie zagłuszony. Uciszenie alarmu to pół sukcesu. Skrytki depozytowe, w których rzekomo znajdowały się miliony Nixona, były w potężnym skarbcu przykrytym betonowym sufitem. Drzwi i ściany skarbca mogły powstrzymać każdego. Amil D'Incio był jednak człowiekiem pomysłowym. 16 marca powiedział swoim ludziom, co będzie im potrzebne. Broń, elektronika, sprzęt łączności, pianka, maski, wiertarki. Na liście był także przenośny zestaw spawalniczy. Policyjna radiostacja, 2 tuziny jutowych worków i 16 lasek dynamitu. Wszystko to miało być przewiezione kilkuletnim sedanem. Kupili zwyczajny, nierzucający się w oczy samochód. Zgromadzono sprzęt. Pogłębiono bagażnik. A włożyliśmy wszystko do bagażnika. Potem położyliśmy pokrywę, koło i dywanik. Nic nie było widać.
Dinzio ukrył samochód na działce Earla Dawsona, weterana z Wietnamu, przyjaciela Charlie'ego Maligana. March 17, dzień świętego Patryka, dzień napadu. O 5:00 bank zamknął podwoje, zaczął się weekend. Po zachodzie słońca Charlie Maligan podjechał pod bank. Narzędzia ukryto w pobliskich krzakach. Tuż przed północą włamywacze ruszyli do pracy. Spacerem przez pole golfowe. Nie potrafię opisać tego uczucia. Byliśmy podekscytowani. Zgarnijmy tę kasę. Tym razem się nie udało. Coś poszło nie tak. Okazało się, że sprzęt, który położyliśmy w krzakach, zniknął. Amil Dinzio musi podjąć najtrudniejszą decyzję w swojej złodziejskiej karierze. Wycofać się i wrócić do Ohio, czy raz jeszcze spróbować okraść prezydenta. Dinzio i jego ludzie kombinowali, co mogło się stać. Narzędzia zniknęły. Nie wiadomo, czy policja nie wpadła na trop gangu. Włamywacze postanowili się wycofać. Po kilku dniach Dinzio dowiedział się, jak zniknęły narzędzia. Znaleźli je młodzi ludzie. Zawiadomili szeryfa. Ten skonfiskował narzędzia i zatrzymał jako dowody w nieznanej sprawie. Włamywacze mieli szczęście. Szeryf niczego się nie domyślił. Piątek, 24 marca, akt drugi. Po zachodzie słońca gang znowu maszeruje przez pole golfowe. Tym razem narzędzia są na miejscu. Używają skradzionej z pobliskiego kościoła drabiny. Amil zagłusza pana pyskatego. Wtłoczyli do środka styropian i alarm przestał działać. Harry Barber przez cały czas jest na nasłuchu na policyjnej częstotliwości. Podsłuchiwaliśmy wszystkich. Biuro szeryfa, radiowozy. Wiedzieliśmy, gdzie kto jest i co robi. Po kilku godzinach włamywacze wybili ogromną dziurę w dachu banku. Teraz musieli sforsować betonowy strop skarbca. Weszli przez dach. Stanęli na dachu skarbca i wywiercili w nim 16 otworów. James Dinzio umieścił w każdym laskę dynamitu. Na wierzch poszły 24 worki z piaskiem. Koledzy czekali, aż James naciśnie guzik detonatora. W czasie wybuchu zostały uwolnione 33 miliony dżuli energii. Huk słychać było w całej kolonii. Obok jest autostrada, bar, bardzo ruchliwy parking. Huk był potężny. Ale nikt niczego nie zauważył. Teraz Amil Dinzio musiał sforsować ostatnią przeszkodę, kratę sprętów stalowych. Trzeba ją było przeciąć palnikiem. Przecięli pręty i po drabinie zeszli do skarbca. Do otwierania skrytek służyło specjalne narzędzie domowej roboty. Przykładali toto do drzwiczek skrzynki w okolicy zamka i walili młotem. Drzwiczki się otwierały i można było kraść. Włamywacze musieli otworzyć wszystkie skrytki. Nie wiedzieli, która należy do Nixona. Było ich 500. Od której zacząć? Ponieważ nie znali numeru właściwej, zaczęli od pierwszej.
Do rana włamywacze otworzyli 200 skrytek, ale nie znaleźli skarbu Nixona. Musieli opuścić bank. Dziura w dachu została zakryta i starannie zamaskowana. Potem zrobili coś naprawdę genialnego. Na dachu, w szczelinie, Dinzio umieścił niewielkie lusterko. Ustawił je tak, by odbicie światła było widoczne z okna kryjówki gangu. Poruszanie lusterka oznaczałoby, że do banku nie należy wracać. W sobotę wieczorem ludzie Dinzia wrócili do skarbca. Przez noc otworzyli 150 skrytek. Łup był pokaźny, ale skarb Nixona się nie objawił. Poniedziałek, 6 rano. Włamywacze otworzyli 458 skrytek. Znaleźli biżuterię, klejnoty, ale nic należącego do prezydenta. Ciągle mieliśmy nadzieję, że następna skrytka będzie tą właściwą. Ale nie znaleźliśmy jej. Przed wyjściem ludzie Dinzia uszkodzili zamek skarbca, zdobywając trochę cennego czasu. Po prostu przewiercili zamek. Nie można go było otworzyć. Julia Hildred była dyrektorką oddziału. W poniedziałek przyjechała do pracy. Nie mogła wejść do skarbca. Wezwała ochronę. Nikt nie wiedział, czemu skarbiec się nie otwiera. Kiedy go wreszcie otwarto, wszyscy pytali o to samo. Co się stało? Włamywacze ukradli około 8 milionów dolarów w gotówce, a poza tym kosztowności i obligacje warte 17 milionów. Nie znaleźli skarbu Nixona, ale i tak zgarnęli 25 milionów, co jest rekordem Stanów Zjednoczonych. Śledztwo prowadzili agenci FBI, Chamberlain i Cully. To nas przytłaczało. Akcje, obligacje, gotówka, klejnoty. Wszystko zniknęło. Nie było odcisków palców. Amil Dinzio zostawił samochód u Earla Dawsona i odjechał, a właściwie odpłynął do Las Vegas. Zapytałem Amila, jak wywieźli łup. Powiedział, że łodzią. Udawali turystów. W Vegas znajomi pasażerzy pomogli im upłynnić łup. Harry Barber nie popłynął do miasta grzechu. Miał dopilnować, by w wynajętym domu nie pozostał żaden ślad. Wytarli ściany, meble, starli wszystkie odciski palców. Spalili śmieci. Mniejsze trafiły do sedesu. Potem bandyci wyjechali. Wydawało się, że jest to zbrodnia doskonała. Ale pozory mylą. Bank United California został okradziony przez grupę zawodowców. Czy FBI ich dopadnie? A może Amil Dinzio pozostanie na wolności? Pierwszego maja 1972 roku. Przed dwoma miesiącami gang Dinzia dokonał największego skoku w historii Ameryki. Włamywacze nie znaleźli pieniędzy Nixona, ale i tak zgarnęli, według nieoficjalnych szacunków, 100 milionów dolarów. Wtedy było to największe śledztwo FBI. Interesował się nim pan Hoover, a to mobilizowało. Przez 6 tygodni agenci nie wpadli na żaden ślad. To była profesjonalna robota. Agenci FBI zgłupieli. Ktoś im jednak pomógł. Owym kimś był Amil Dinzio.
4 maja 1972 roku dokonano włamania do banku w Lordstown w Ohio. Włamywacze wysadzili dynamitem sklepienie skarbca. Agenci federalni z Ohio od razu pomyśleli o Amilu Dinzio. Informacje o włamaniu rozesłali do wszystkich biur FBI w kraju. Jeden z agentów zwrócił uwagę na nasz skok. Z Amilem Dinzio współpracowało w taki czy inny sposób 125 notowanych przestępców. To, że zgadzał się modus operandi, nie było dowodem. FBI postanowiło sprawdzić, czy ktoś z Ohio był niedawno w Kalifornii. W czasie sprawdzania agenci wpadli na coś, co pogrążyło Dinzio. Poprosiliśmy duże linie lotnicze o listy pasażerów z 2 tygodni poprzedzających włamanie w Kalifornii. Mieliśmy szczęście. Agenci federalni znaleźli nazwiska 5 kompanów Dinzia, a także jego nazwisko. Wszyscy polecieli do Los Angeles na 2 tygodnie przed włamaniem. Trzeba było ustalić, co robili po wylądowaniu. Przesłuchaliśmy wszystkich taksówkarzy z lotniska w Los Angeles. Nawet w tak wielkim porcie lotniczym taksówkarz pamięta kogoś, kto daje $100 na piwku. Jeden z taryfiarzy zapamiętał, że wiózł 5 mężczyzn. Dostał 100 i z tego powodu nigdy ich nie zapomni. Taksówkarz wskazał agentom FBI dom w Southgate, przed którym piątka wysiadła tamtego dnia. Według mnie to był przełom w śledztwie. W Southgate mieszkała rodzina Barberów, krewniaków Amila Dinzio. Okazało się, że z domu Barberów kilka razy dzwoniono do Earla Dawsona i menadżera rezydencji West Nine Villas. Frank Cully wytropił Dawsona w jednym z barów. Podszedł, zapytał, to mnie pan szuka? Powiedziałem, Cully, FBI, musimy pogadać. W garażu Dawsona FBI znalazło Oldsmobila z przerobionym bagażnikiem. W samochodzie były narzędzia, broń i inne dowody w sprawie włamania. Gdy agent Cully oglądał samochód, agent Chamberlain był w rezydencji, która 2 miesiące temu została nagle opuszczona. Ktoś nawalił. Nie uruchomił zmywarki. Dzięki odciskom palców z brudnych talerzy mogliśmy namierzyć włamywaczy. W 3 tygodnie aresztowano 6 członków gangu, w tym Amila Dinzio. Na wolności pozostał Harry Barber. Jego kumple zostali skazani i trafili za kratki. Harry ukrywał się przez prawie 8 lat. 8 lat uciekałem. Było świetnie. To najlepsze lata w moim życiu. Poznałem wspaniałych ludzi. W końcu Harry wpadł. Siostra mojej dziewczyny poskładała wszystko do kupy. Było po mnie. Harry został skazany na 20 lat więzienia. Dziś jest człowiekiem wolnym. Często wspomina, jak wraz z wujem próbował okraść prezydenta. Wspaniałe dni. Miałem 26 lat. Byłem zawodowcem. Robiłem w bankowości, ale spasowałem. Co z funduszami Richarda Nixona? Okazało się, że faktycznie były zdeponowane w hrabstwie Orange, ale w innym oddziale banku United California. Pieniędzy Nixona nie było w naszym banku. Były w San Clemente. 8 mil od nas. Wszyscy członkowie grupy Amila Dinzio zostali skazani. Do roku 1990 na wolność wyszli wszyscy, prócz jednego. Amil Dinzio
po roku 2018 może starać się o zwolnienie warunkowe. Że bronią się. W odpowiedzi Vigoa otwiera ogień z AK-47. Ochroniarze giną. José Vigoa nie jest już legendą. Staje się wrogiem publicznym numer jeden. Zabójstwo ochroniarzy wiele zmieniło. Kradzież pieniędzy to jedno. Ale zabójstwo ochroniarza, który zostawił żonę i dziecko w biały dzień na parkingu, to zupełnie inna sprawa. José Vigoa nie miał wyrzutów sumienia. Nie przejął się też tym, że policja zintensyfikowała poszukiwania. Przestępca nie próbował się ukrywać. Mieszkał tam, gdzie przedtem i spokojnie planował następny skok. W niecały miesiąc po zabójstwach w Henderson José Vigoa postanawia okraść najnowsze kasyno w mieście New York, New York. 22 kwietnia o 4:30 rano Vigoa i Cisneros pojawiają się przy centralnym skarbcu kasyna. Ochroniarze są zaskoczeni. Przestępcy rozbrajają ich, zabierają wózek z pieniędzmi i odjeżdżają stojącą przed kasynem furgonetką. Musieli przemierzyć wiele długich korytarzy. Na każdym byli ochroniarze. Nie jest to łatwe, a jednak jakoś im się to udało. Po raz kolejny złodziejom udało się uciec ze znaczną sumą pieniędzy. W niecałe dwa lata José Vigoa okradł trzy słynne kasyna. Ujęcie bandytów stało się dla lokalnej policji punktem honoru. Wielu notabli dzwoniło do biura szeryfa i pytało, co się dzieje, dlaczego tamci jeszcze są na wolności. Po strzelaninie w Henderson i napadzie na kasyno New York, New York, policja zorganizowała grupę operacyjną mającą ująć bandę Vigoi. Gdy policjanci zbierali się do pracy, Vigoa kończył przygotowania do swojego największego skoku. Vigoa ma coraz większy apetyt, staje się okrutny. Postanawia okraść najbardziej luksusowe i najlepiej strzeżone kasyno w Las Vegas, kasyno w hotelu Bellagio. Do czerwca 2000 roku José Vigoa i jego wspólnicy okradli hotele MGM, Desert Inn, Mandalay Bay i kasyno New York, New York, należące do największych i najsłynniejszych w Las Vegas. Łupem złodziei padło prawie 2 miliony dolarów. Vigoa działał skutecznie, ale bardzo brutalnie. Eble starli wszystkie odciski palców. Spalili śmieci. Mniejsze trafiły do sedesu. Potem bandyci wyjechali. Wydawało się, że jest to zbrodnia doskonała. Ale pozory mylą. Bank United California został okradziony przez grupę zawodowców. Czy FBI ich dopadnie? A może Amil Dinzio pozostanie na wolności? Pierwszego maja 1972 roku. Przed dwoma miesiącami gang Dinzia dokonał największego skoku w historii Ameryki. Włamywacze nie znaleźli pieniędzy Nixona, ale i tak zgarnęli, według nieoficjalnych szacunków, 100 milionów dolarów. Wtedy było to największe śledztwo FBI. Interesował się nim pan Hoover, a to mobilizowało. Przez 6 tygodni agenci nie wpadli na żaden ślad. To była profesjonalna robota. Agenci FBI zgłupieli. Ktoś im jednak pomógł. Owym kimś był Amil Dinzio. 4 maja 1972 roku dokonano włamania do banku w Lordstown w Ohio.
Włamywacze wysadzili dynamitem sklepienie skarbca. Agenci federalni z Ohio od razu pomyśleli o Amilu Dinzio. Informacje o włamaniu rozesłali do wszystkich biur FBI w kraju. Jeden z agentów zwrócił uwagę na nasz skok. Z Amilem Dinzio współpracowało w taki czy inny sposób 125 notowanych przestępców. To, że zgadzał się modus operandi, nie było dowodem. FBI postanowiło sprawdzić, czy ktoś z Ohio był niedawno w Kalifornii. W czasie sprawdzania agenci wpadli na coś, co pogrążyło Dinzio. Poprosiliśmy duże linie lotnicze o listy pasażerów z 2 tygodni poprzedzających włamanie w Kalifornii. Mieliśmy szczęście. Agenci federalni znaleźli nazwiska 5 kompanów Dinzia, a także... Wigoła wchodzi do hotelu i kieruje się do głównego skarbca. Złodziej jest w rękawiczkach, ciemnych okularach i bejsbolówce. Szef ochrony, Brian Zinke, zaczyna go obserwować. Miał ciemną koszulkę, beżową bejsbolówkę, okulary i czarne rękawiczki. W czerwcu, w Las Vegas. Na ulicach nieczęsto można zobaczyć kogoś tak ubranego. You don't see many people wearing that kind of bulky, heavy, hot clothing. Ochroniarze nie zauważyli Oscara Cisnerosa i Luisa Suareza, którzy weszli do kasyna wkrótce po swoim szefie. Złodzieje spotkali się koło skarbca. Wigoła spokojnie poinformował kasjerkę, że trwa napad. Zaś Cisneros i Suarez z bronią w ręku wskoczyli za ladę i zaczęli ładować pieniądze do toreb. Wigoła stał na czatach. Ochroniarze skierowali na bandytów i centralny skarbiec tyle kamer, ile się dało. Wydałem polecenie szefowi zmiany. Dwóch operatorów kamer natychmiast zajęło się skarbcem. Mieliśmy niezliczoną ilość ujęć. Przestępcy byli w skarbcu niecałą minutę. Ochrona hotelu Bellagio zdołała skierować na nich wiele kamer, nie zdołała jednak przeszkodzić im w ucieczce. Po drodze Oscar Cisneros zabrał jeszcze pieniądze z punktu wymiany żetonów. Od chwili, w której podeszli do lady, do wyjścia, minęło 2,5 minuty. Po 3 minutach złodzieje byli w wanie. Bardzo szybko. Ochroniarze nie zdołali przeciąć im drogi. Wigoła wsiadł w samochód i odjechał. Przestępcy obrabowali największe i najlepiej zabezpieczone kasyno w Las Vegas. Zgarnęli ponad 200 tysięcy dolarów. Skok na kasyno hotelu Bellagio był policzkiem dla stróżów prawa. To nie jest zwykły hotel, lecz symbol. W kryjówce Wigoła i jego ludzie liczą łup. Bandyci dokonali 5 napadów. Ich łupem padło 2 200 000 dolarów. Mimo nowoczesnych zabezpieczeń, oni po prostu wyszli? Jak to się stało? Jak tamci uciekli? Złodzieje sądzili, że nie zostawili śladów. Nie była to prawda. Zostali bardzo dokładnie sfilmowani. 7 czerwca o 15 kurator skontaktował się z Wigołą. Często telefonicznie sprawdzał podopiecznego. Złodziej z żoną i córką robił zakupy w centrum handlowym w pobliżu Henderson. Blisko miejsca, w którym zastrzelił 2 ochroniarzy. O 16:00 komandosi z policyjnej jednostki SWAT zjawiają się na parkingu przy centrum handlowym. Ale Wigoła wyczuwa niebezpieczeństwo i zaczyna uciekać. Ruszyłem za nim. Rozpoczął się pościg. Przejechał przez centrum handlowe, fast foody. Było jak w kinie. Ludzie uciekali, dzieci wrzeszczały.
Wigoła i ścigający go policjanci jechali z prędkością 160 km na godzinę. Przemknęli przez spokojną dzielnicę willową. Potem Wigoła próbował zgubić pościg pomiędzy budynkami centrum biurowego. Wjechałem w jedną z ulic. Wigoła jechał w moim kierunku. Kiedy się mijaliśmy, skręciłem ostro w lewo i uderzyłem w bok jego wozu. Przez chwilę jechał na dwóch kołach, potem zjechał z ulicy i zatrzymał się na parkingu. Wigoła próbował uciekać piechotą. Przeskoczył mniej więcej dwumetrowy płot, ale znalazł się w zakątku bez wyjścia. Ujął go policjant, potem nadbiegło nas czterech. Policja aresztowała także Oskara Cisnierosa. Pod podłogą szafy jego sypialni znaleziono schowek. W szafie był ukryty schowek, a w nim karabiny, broń krótka, pieniądze, amunicja, ubrania, czapki, okulary. Zastraszony przez policję, Oskar Cisneros złożył obszerne zeznania. Opowiedział agentom FBI, co robił w czasie napadów i co robił Jose Wigoła. Dzięki zeznaniom Cisnerosa prokuratura mogła postawić Wigoi ponad 40 zarzutów. Były wśród nich i napad z bronią w ręku, i zabójstwo. Wiadomo było, że Wigoi grozi kara śmierci. Prokurator uważał, że dzięki zeznaniom Cisnerosa pośle Wigołę do komory gazowej. Cisneros był najważniejszym świadkiem. Kilka dni przed procesem prokurator odebrał telefon z więzienia, w którym był tysięcy karatów. Są warte $200 milionów. W żadnym miejscu na ziemi nie ma tylu skarbów, co w Diamond Square Mile. Dzielnica ma znakomite zabezpieczenia. Każdy, kto tam wchodzi, jest filmowany. Na ulicach i wewnątrz budynków zainstalowano tysiące kamer. W dzielnicy jest posterunek policji i miejsca, gdzie dyżurują policjanci. Wjazdy są zablokowane chowanymi słupkami. Do dzielnicy nie wjeżdża komunikacja miejska. Najlepsze zabezpieczenia ma gmach Diamond Center. Pracują tu setki kupców. Skarbiec jest jednym z najsolidniejszych na świecie. Są czujniki drgań, rozmaite czujniki ruchu, czujniki światła. Drzwi mają zamek szyfrowy i magnetyczny. Po zamknięciu skarbca jest on monitorowany przez firmę ochroniarską z Brukseli. W całym budynku rozmieszczone są kamery, setki kamer. Skarbiec ma takie zabezpieczenia jak Fort Knox. Wszyscy kupcy mają sejfy w kantorach, ale niektóre firmy żądają, by diamenty były przechowywane w Diamond Center. Mam dwa sejfy, tu i w Diamond Center. Tam jest całodobowa ochrona. Każdego dnia w skarbcu Diamond Center są diamenty i walory warte około $1 miliarda. Skarbcem powinni zainteresować się włamywacze. Ale ma on niezawodne zabezpieczenia. Tak myśleli kupcy i handlarze do dnia, w którym kilku dżentelmenów dokonało skoku stulecia. Lutego 2003 roku, godzina 17. Diamond Center zamyka podwoje na weekend.
Kamery zaczynają rejestrować wszystko, co dzieje się w budynku. Drzwi frontowe są zamknięte. Zamknięty jest garaż. Włączono alarm połączony z posterunkami policji. W weekend nie można tu wejść. Pewność, że dopłyniemy. Na ścianach kanału burzowego złodzieje umieścili fosforyzujące markery. Dzięki nim mieli pewność, że rozpłyną się w cuchnących mrokach. Gdy dotarliśmy do domu, nadawano wiadomości. Policja właśnie wchodziła do banku. Oglądaliśmy nasz skok. Minęło kilka tygodni, a policjanci nie mieli pojęcia, kto dokonał kradzieży. Oficjalnie łupem rabusiów padło 8 milionów dolarów. Okradli 147 skrytek depozytowych, w każdej było około 50 tysięcy dolarów. Nieoficjalnie mówiło się jednak o 25 milionach. Skok na Banco Rio był najbardziej spektakularnym napadem na bank w historii Ameryki Południowej. Przestępcy zapomnieli jednak o jednym. Wzięli pod uwagę wszystko, najdrobniejsze detale. Nie wzięli jednak pod uwagę zazdrosnej, porzuconej żony. W 5 tygodni po napadzie na jeden z komisariatów zgłosiła się Alicia De Tullio. Twierdziła, że zna złodziei. Była żoną jednego z nich. W miesiąc po napadzie zostawił ją dla młodszej. Miał 22-letnią kochankę. Zostawił żonę bez pieniędzy. Dlatego zdradziła. Policja aresztowała kilka osób. Nie udało jej się jednak aresztować wszystkich. Jestem wolny, bo Alicia mnie nie znała. A nikt inny nie zdradził. Tajemniczy Marco nie został ujęty. Prokurator uznał, że mózgiem operacji jest Fernando Araujo. Ponoć wszystko zaplanowałem. Tak zeznała Alicia De Tullio. Z braku dowodów proces będzie opierał się tylko na oskarżeniu zdradzonej żony. Nie należy spodziewać się wyroku skazującego. Władze nie wiedzą, gdzie złodzieje ukryli pieniądze. Policjanci wyszli na durniów, zaś złodzieje są bohaterami całej Argentyny. Ludzie pochwalają to, co zrobili. Nie strzelali, nikogo nie skrzywdzili. Ośmieszyli policję i choć trochę odegrali się na rządzie i bankach, że podróż samolotem do Los Angeles przestępcy odbyli, kupując bilety na własne nazwiska. 15 marca przylecieli i taksówką udali się do Southgate. Dinzio zostawił taksówkarzowi gigantyczny napiwek. $100. Włamywacze pojechali do domu matki Roniego i Harego. Zostali tam dwa dni. Dinzio wynajął dom w osiedlu West Nine Villas. Tam był jego sztab. Budynek stał mile od banku, do którego można było dojść na skróty przez pole golfowe. Codziennie chodziliśmy na spacery. Po pewnym czasie wszyscy nas znali. Dinzio twierdził, że Bank United California ma alarmy firmy Diebold. Czujniki reagowały na najmniejsze naruszenie konstrukcji budynku. Włamywacze mówili o alarmie Pan Pyskaty. Trzeba ustalić, jak coś działa i jak owo coś wyłączyć. Przed skokiem na bank lwią część czasu zajmują takie właśnie przygotowania. Okazało się, że jest tylko jeden sposób na Pyskatego. Wszystko miała załatwić pianka styropianowa. Szybko tężająca pianka dostawała się wszędzie. Gong,
Kogura jednym uderzeniu był całkowicie zagłuszony. Uciszenie alarmu to pół sukcesu. Skrytki depozytowe, w których rzekomo znajdowały się miliony Nixona, były w potężnym skarbcu przykrytym betonowym sufitem. Drzwi i ściany skarbca mogły powstrzymać każdego. Amil Dinzio był jednak człowiekiem pomysłowym. 16 marca powiedział swoim ludziom, co będzie im potrzebne. Broń, elektronika, sprzęt łączności, pianka, maski, wiertarki. Na liście był także przenośny zestaw spawalniczy, policyjna radiostacja, 2 tuziny jutowych worków i 16 lasek dynamitu. Wszystko to miało być przewiezione kilkuletnim sedanem. Kupili zwyczajny, nierzucający się w oczy samochód. Zgromadzono sprzęt. Pogłębiono bagażnik. Włożyliśmy wszystko do bagażnika. Drugim mężczyzną był inny Włoch, Pietro Tavano. Nie byli to jubilerzy, lecz złodzieje powiązani z tajemniczym syndykatem zbrodni, tak zwaną Szkołą Turyńską. Szkoła Turyńska to stowarzyszenie dżentelmenów włamywaczy. Ma swój kodeks honorowy. Należą do niego najwyższe klasy specy od kradzieży i włamań. Przypomina to film Ocean's Eleven. Włamywacze spędzają razem czas, dokonują spektakularnych skoków. W piątek 21 lutego policja weszła do mieszkania Leonarda Notar Bartolo. Na dywanie znaleźliśmy diamenty, takie jak w śmieciach w lesie. Na pewno skradziono je w Diamond Center. Policja znalazła także resztki posiłku składające się wyłącznie z produktów włoskich. Wysłano je do laboratorium, które miało wyizolować ślady DNA. Okazało się, że na tym, co znaleźliśmy w mieszkaniu i w skarbcu, było DNA 7 osób. Cztery zidentyfikowano. Ci czterej to Tavano, Finotto, Leonardo Notar Bartolo i doskonały haker Elio Donorio. To oni dokonali włamania. Gdybym nie znalazł flaszki po winie, byłaby to zbrodnia doskonała. Prawda? Następnego dnia Tavano, Finotto, Leonardo Notar Bartolo i Elio Donorio zostali oskarżeni o dokonanie włamania do Diamond Center. Mężczyźni zniknęli jednak, a z nimi łup wart 600 milionów dolarów. Trwały poszukiwania, zaś policja próbowała odtworzyć przebieg skoku dokonanego przez ludzi związanych ze Szkołą Turyńską. Zdaniem policji operacja rozpoczęła się w lutym 2001 roku, gdy Leonardo Notar Bartolo wynajął biuro w Diamond Center. To był ich pierwszy ruch. Notar Bartolo miał niewielką torbę, a w niej kamerę. Filmował budynek, skarbiec, zbierał niezbędne informacje. Takie biżuterii. Skoro jednak miał biuro w Diamond Center, to czemu nie dokonał żadnej transakcji? Może był złodziejem? W czwartek, 20 lutego, po południu, 60-letni Gus Van Kamp obchodził swoje włości, położony pod Antwerpią las. Dokonał zdumiewającego odkrycia. Okazało się, że złodzieje popełnili błąd. Szedłem przez las.
Znalazłem worki na śmieci. W jednym były diamenty na małych tackach. Szukałem dalej. Znalazłem pieniądze, akcje i obligacje. Van Camp znalazł diamenty skradzione w Diamond Center oraz zniszczone taśmy wideo. Po kilku godzinach na miejscu była ekipa śledcza. Diamenty i ich certyfikaty wskazywały na Diamond Center. Znaleziono jednak tylko garstkę kamieni. Dochodzeniowców bardziej zaciekawiły resztki jedzenia i pusta butelka po winie. Wszystko było włoskie. I ser, i wino. Policja znalazła też rachunek ze sklepu położonego tuż koło mieszkania Leonarda Notar Bartolo. Na rachunku była data i godzina. Mogliśmy przejrzeć taśmy z kamer ochrony w sklepie i zobaczyć, kto wchodzi, a kto wychodzi. Policjanci sądzili, że zobaczą Leonarda Notar Bartolo, ale zakupy robił kto inny. Jednym z mężczyzn był Włoch Fernando Finotto. Kupował jedzenie. Ponieważ kamery złapały jego twarz, można było sięgnąć do bazy danych Interpolu. Drugim mężczyzną był inny Włoch, Pietro Tavano. Nie byli to jubilerzy, lecz złodzieje powiązani z tajemniczym syndykatem zbrodni, tak zwaną Szkołą Turyńską. Szkoła Turyńska to stowarzyszenie dżentelmenów włamywaczy. Ma swój kodeks honorowy. Należą do niego najwyższej klasy specy od kradzieży i włam. Sejf nie był podłączony do centralnego alarmu. Dzięki temu złodzieje mogli bezkarnie zabrać klucz. Północy. Włamywacze są pod drzwiami głównego skarbca. Mają one zamek magnetyczny i drugi szyfrowy. Zabezpiecza je 6 bolców. Teoretycznie kod powinni znać tylko ochroniarze. Znali go jednak także złodzieje. Zamek ma około 100 milionów kombinacji. Nie można jej odgadnąć. O pierwszej włamywacze wchodzą do skarbca. Pracują w ciemnościach. Nie zwracają uwagi na kamery, które nagrywają ich każdy ruch. Zaczynają wyłączać, a właściwie blokować czujniki i detektory. Czujniki alarmu dźwiękowego zablokowali pianką. Zakleili czujniki światła. Czujniki ciepła zasmarowali wazeliną techniczną. Niektóre sposoby były zaskakująco proste. Wystarczyło popsikać czymś czujnik. Włamywacze mieli też kilka nieoczywistych pomysłów. Musieli otwierać skrytki depozytowe. A przecież w każdej jest czujnik drgania. Włamywacze posługiwali się otwieraczem do skrytek własnej konstrukcji. Sami skonstruowali i wykonali to bardzo pomysłowe narzędzie. Czujniki drgań nie reagowały, zaś zwarcie w obwodach elektronicznych zamków blokowało alarm. Kolejnym elementem narzędzia było wiertło, a wszystko działało jak łom, pozwalając otworzyć zamek skrytki. Pomiędzy 1:40 a 5:00 złodzieje otworzyli 109 skrytek. Na otwarcie jednej potrzebne im były 2 minuty.
W skrytkach były pieniądze, sztabki złota, klejnoty. Jeden z jubilerów miał w skrytce ponad milion dolarów. Złodzieje znaleźli także setki diamentów i dokumenty opisujące ich wartość i pochodzenie. Bez nich diamentu nie można zidentyfikować. Oficjalnie łupem rabusiów padło 8 milionów dolarów. Okradli 147 skrytek depozytowych, w każdej było około 50 tysięcy dolarów. Nieoficjalnie mówiło się jednak o 25 milionach. Skok na Banco Rio był najbardziej spektakularnym napadem na bank w historii Ameryki Południowej. Przestępcy zapomnieli jednak o jednym. Wzięli pod uwagę wszystko, najdrobniejsze detale. Nie wzięli jednak pod uwagę zazdrosnej, porzuconej żony. W 5 tygodni po napadzie na jeden z komisariatów zgłosiła się Alicia De Tullio. Twierdziła, że zna złodziei. Była żoną jednego z nich. W miesiąc po napadzie zostawił ją dla młodszej. Miał 22-letnią kochankę. Zostawił żonę bez pieniędzy, dlatego zdradziła. Policja aresztowała kilka osób. Nie udało jej się jednak aresztować wszystkich. Jestem wolny, bo Alicia mnie nie znała. A nikt inny nie zdradził. Tajemniczy Marco nie został ujęty. Prokurator uznał, że mózgiem operacji jest Fernando Araujo. Ponoć wszystko zaplanowałem. Tak zeznała Alicia De Tullio. Z braku dowodów proces będzie opierał się tylko na oskarżeniu zdradzonej żony. Nie należy spodziewać się wyroku skazującego. Władze nie wiedzą, gdzie złodzieje ukryli pieniądze. Policjanci wyszli na durniów, zaś złodzieje są bohaterami całej Argentyny. Ludzie pochwalają to, co zrobili. Nie strzelali, nikogo nie skrzywdzili. Ośmieszyli policję i choć trochę odegrali się na rządzie i bankach. Chcieliśmy zadać cios bankowi. Okradał nas, okrada wszystkich. Tylko Argentyńczycy zrozumieją, o co nam chodziło. Tylko oni. W diamentowej stolicy świata złodzieje, dżentelmeni okradają supernowoczesny sejf. Łupem włamywaczy pada ponad 500 000 000 dolarów. W sejfach banku znajdowało się około 12 milionów dolarów. Była to gotówka, banknoty z różnych serii. Ludzie nie ufali rządowi, który zmuszał obywateli do wymiany dolarów na peso. Ludzie zamożni trzymali w skrytkach Banco Rio depozyty dolarowe. Z powodu restrykcyjnej polityki rządu wielu ludzi wolało trzymać pieniądze w skrytkach, a nie na kontach. Ludzie, którzy powierzyli swoje pieniądze Banco Rio, wierzyli, że w skrytkach depozytowych będą bezpieczne. Nie wzięli jednak pod uwagę, że owymi skrytkami mogą się zainteresować nader inteligentni złodzieje. 13 stycznia 2006 roku, piątek. O 12.30 do Banco Rio wchodzi kilku uzbrojonych mężczyzn. Złodzieje wchodzą dwiema drogami. Jedna grupa przez budynek garażu. Druga przez drzwi, razem z klientami. Szefem grupy był tajemniczy Marco. Nie chce ujawnić nazwiska. Chce jednak wyjaśnić, dlaczego on i jego towarzysze postanowili okraść jeden z bogatszych banków w Ameryce Południowej.
Dobrze wybraliśmy bank. Właśnie taki chcieliśmy obrabować. Poniżyć, kopnąć w zadek. To była swego rodzaju zemsta. Złodzieje wzięli 23 zakładników. 9 osób pracowało w banku. Byli dobrze ubrani. Szef miał szary garnitur i krawat. Złodzieje podzielili zakładników na 3 grupy i umieścili w różnych pomieszczeniach. Chodziło o to, by policja nie zdecydowała się na szturm. Zakładnicy szybko zrozumieli, że to nie jest zwyczajny, typowy napad. Złodzieje zaczęli żartować, wciągać zakładników w rozmowy. Nie chcieliśmy nikogo skrzywdzić. Celem było odebranie naszych pieniędzy, dokopanie bankowi i establishmentowi. Zakładnicy mogli dzwonić do bliskich i poinformować ich, że wszystko jest w porządku. Chodziło o to, by na miejsce ściągnąć rodziny, policję, no i media. Marco pozwolił zakładnikom zadzwonić do rodziny bliskich, wiedząc, że pod Banco Rio zapanuje chaos. Rodziny otoczyły bank żywym murem. Policja nie mogła. Ośmieszyli policję i choć trochę odegrali się na rządzie i bankach. Chcieliśmy zadać cios bankowi. Okradał nas. Okrada wszystkich. Tylko Argentyńczycy zrozumieją, o co nam chodziło. Tylko oni. W diamentowej stolicy świata złodzieje, dżentelmeni, okradają super nowoczesny sejf. Łupem włamywaczy pada ponad $500 milionów. Kradzież diamentów w Antwerpii. Antwerpia jest diamentową stolicą świata. Giełda diamentów w Antwerpii jest równie ważna jak giełda w Nowym Jorku. Na obszarze zwanym Diamond Square Mile pracuje ponad 35 tysięcy szlifierzy i handlarzy. Przez Antwerpię przechodzi 80% sprzedawanych diamentów. Codziennie sprzedawane są diamenty o masie 50 tysięcy karatów. Są warte $200 milionów. W żadnym miejscu na Ziemi nie ma tylu skarbów, co w Diamond Square Mile. Dzielnica ma znakomite zabezpieczenia. Każdy, kto tam wchodzi, jest filmowany. Na ulicach i wewnątrz budynków zainstalowano tysiące kamer. W dzielnicy jest posterunek policji i miejsca, gdzie dyżurują policjanci. Wjazdy są zablokowane chowanymi słupkami. Do dzielnicy nie wjeżdża komunikacja miejska. Najlepsze zabezpieczenia ma gmach Diamond Center. Pracują tu setki kupców. Skarbiec jest jednym z najsolidniejszych na świecie. Są czujniki drgań, rozmaite czujniki ruchu, czujniki światła. Drzwi mają zamek szyfrowy i magnetyczny. Po zamknięciu skarbca jest on monitorowany przez firmę ochroniarską z Brukseli. W całym budynku rozmieszczone są kamery, setki kamer. Skarbiec ma takie tu Europy, kilku dżentelmenów okrada giełdę diamentów. Łup wart był mniej więcej 400 milionów euro. Las Vegas. Grupa kubańskich emigrantów okrada największe kasyno na świecie. To największy napad w historii Las Vegas.
Słoneczna Kalifornia. Na dachu jednego z banków eksploduje dynamit. Okradziony ma być prezydent Stanów Zjednoczonych. Kilku facetów chce okraść prezydenta. Kto odważy się zrobić coś takiego? Argentyna. Złodzieje opanowują filię banku, biorą zakładników. A potem znikają w kanałach rozciągających się pod Buenos Aires. Wróciliśmy do domów i w telewizji oglądaliśmy nasz napad. Za każdym razem, mimo starannego planowania, akcja kończy się aresztowaniem przestępców. Nie opowiadamy filmu, to się działo naprawdę. Błyskotliwi przestępcy odpowiedzą za to, co zrobili? Czy pozostaną bezkarni? Ukrywałem się przez 8 lat. Ci faceci to prawdziwi mistrzowie. Wielkie kradzieże. Napad na hotel Bellagio w Las Vegas. Bellagio. To najwspanialszy hotel w Las Vegas. Jego szacowana wartość to 2 miliardy dolarów. W skład kompleksu wchodzą hotel, kasyno i wspaniałe fontanny. Bellagio jest przepiękny. Znajdujący się przed nim plac z fontannami to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju. Latem 2000 roku w kasynie hotelu Bellagio dokonano jednego z najbardziej zuchwałych napadów w historii Las Vegas. Złodzieje chcieli ukraść pieniądze, które odwiedzający kasyno zostawili przy stołach do gry w blackjacka i w ruletkę. Kasyno miało znakomite zabezpieczenia. Na terenie kompleksu o powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych zainstalowano 2000 kamer. Kamer nie ma tylko w pokojach hotelowych i ubikacjach. Obiektywy pozwalają na uzyskanie 30-krotnego zbliżenia. O zbiejówce Vigoa i jego ludzie liczą łup. Bandyci dokonali 5 napadów. Ich łupem padło 2 200 000 dolarów. Mimo nowoczesnych zabezpieczeń, oni po prostu wyszli? Jak to się stało? Jak tamci uciekli? Złodzieje sądzili, że nie zostawili śladów. Nie była to prawda. Zostali bardzo dokładnie sfilmowani. Kamery miały możliwość robienia zbliżeń. Śledziły poruszających się złodziei. Dyrekcja hotelu udostępniła nagranie lokalnym stacjom telewizyjnym. Kasyna niechętnie pokazują, jak zostały obrabowane. Ponieważ złodzieje zabili już 2 ochroniarzy, postanowiono wyjątkowo udostępnić taśmy mediom. Nagranie trafiło do wiadomości wieczornych wszystkich stacji. Materiał był znakomity. Bardzo często nagrania z kamer ochrony są kiepskiej jakości. Wszystko jest nieostre, niewiele widać. Materiał z hotelu Bellagio wyglądał jak film. Ludzie, którzy je oglądali, mogli rozpoznać pokazane osoby i zidentyfikować je. Materiał obejrzał kurator sądowy Vigoi. Od razu rozpoznał podopiecznego. W siedzibie FBI obejrzał oryginał nagrania i stwierdził, że ma 99% pewności. Policja zaczęła sprawdzać wspólników Vigoi i natychmiast zidentyfikowano Oscara Cisnerosa. Siódmego czerwca o 15 kurator skontaktował się z Vigoą. Często telefonicznie sprawdzał podopiecznego. Złodziej z żoną i córką robił zakupy w centrum handlowym w pobliżu Henderson. Blisko miejsca, w którym zastrzelił 2 ochroniarzy.
O 16 komandosi z policyjnej jednostki SWAT zjawiają się na parkingu przy centrum handlowym. Ale Vigoa wyczuwa niebezpieczeństwo i zaczyna uciekać. Ruszyłem za nim. Rozpoczął się pościg. Przejechał przez centrum handlowe, fast foody. Było jak w kinie. Ludzie uciekali, dzieci wrzeszczały. Vigoa i ścigający go policjanci jechali z prędkością 160 km. Był Wietnam. Roni, inny bratanek Kamila, przeżył zatrucie czynnikiem pomarańczowym. Włamywacze byli Amerykanami zmartwionymi tym, co dzieje się w ich kraju. Amil uważał, że wszystkiemu jest winien Richard Nixon. Dlatego postanowił ukraść złożone w skarbcu banku United California fundusze na kampanię prezydencką. Prócz pieniędzy w skarbcu powinny być listy, tajne dokumenty Nixona. Wszystko to miałoby ogromną wartość. W marcu 1972 roku Dinsio zebrał najzdolniejszych członków swojej bandy. Było jak w filmie Ocean's Eleven. Z tym, że Amilowi wystarczyło 7 ludzi. Byli to najlepsi fachowcy w Stanach. Kilku facetów z Youngstown rzuca wyzwanie prezydentowi. Kto się na to poważy? W gangu byli Charlie Breckel, spec od alarmów, Phil Christopher, silnoręki, Charlie Mulligan, zaopatrzeniowiec. Brat Amila, James, był saperem. Ronnie Barber miał stać na czatach. Harry Barber był zastępcą Amila. Tego nie da się robić na pół gwizdka. Trzeba głęboko wejść w temat. Dinsio był tak pewny siebie, że podróż samolotem do Los Angeles przestępcy odbyli kupując bilety na własne nazwiska. 15 marca przylecieli i taksówką udali się do Southgate. Dinsio zostawił taksówkarzowi gigantyczny napiwek. $100. Włamywacze pojechali do domu matki Roniego i Harego. Zostali tam 2 dni. Dinsio wynajął dom w osiedlu West Nine Villas. Tam był jego sztab. Budynek stał mile od banku, do którego można było dojść na skróty przez pole golfowe. Codziennie chodziliśmy na spacery. Po pewnym czasie wszyscy nas znali. Dinsio twierdził, że Bank United California ma alarmy firmy Diebold. Czujniki reagowały na najmniejsze naruszenie konstrukcji budynku. Na dywanie znaleźliśmy diamenty, takie jak w śmieciach w lesie. Na pewno skradziono je w Diamond Center. Policja znalazła także resztki posiłku składające się wyłącznie z produktów włoskich. Wysłano je do laboratorium, które miało wyizolować ślady DNA. Okazało się, że na tym, co znaleźliśmy w mieszkaniu i w skarbcu, było DNA 7 osób. Cztery zidentyfikowano. Ci czterej to Tavano Finotto, Leonardo Notar Bartolo i doskonały haker Elio Donorio. To oni dokonali włamania. Gdybym nie znalazł flaszki po winie, byłaby to zbrodnia doskonała. Prawda? Następnego dnia Tavano Finotto, Leonardo Notar Bartolo i Elio Donorio zostali oskarżeni o dokonanie włamania do Diamond Center. Mężczyźni zniknęli jednak, a z nimi łup wart $600 milionów.
trwały poszukiwania. Zaś policja próbowała odtworzyć przebieg skoku dokonanego przez ludzi związanych ze szkołą turyńską. Zdaniem policji operacja rozpoczęła się w lutym 2001 roku, gdy Leonardo Notar Bartolo wynajął biuro w Diamond Center. To był ich pierwszy ruch. Notar Bartolo miał niewielką torbę, a w niej kamerę. Filmował budynek, skarbiec, zbierał niezbędne informacje. Notar Bartolo filmował wszystko: drzwi, zamki, kamery, garaż, skarbiec. Zdaniem policji nagrał nawet ochroniarza otwierającego drzwi do skarbca. Miły i zawsze uśmiechnięty notar Bartolo zdołał nawet zdobyć i skopiować plany budynku. Rzekomo szukał lepszego biura. Jego bronią był urok osobisty. Nie wolno nam jednak zapominać, że ów mężczyzna o tak ujmującej powierzchowności tak naprawdę był groźnym przestępcą. Dzięki zdobytym planom włamywacze wiedzieli, gdzie znajdują się czujniki ruchu, światła, czujniki termiczne i więzienie. Dziś Wigoła przebywa w więzieniu Ely w Nevadzie, ale policjanci nadal są czujni. Jestem pewien, że siedzi w celi i kombinuje, jak uciec. Jest cierpliwy. Na pewno coś wymyśli i pewnego dnia spróbuje dać nogę. W mieście hazardzistów biografia Jose Vigoi jest dla wielu przestrogą. Vigoe zgubiła chciwość. Nie słuchał ostrzeżeń. Okradł 4 kasyna i nie wpadł, ale nie potrafił się zatrzymać. A przecież mógł zniknąć z łupem. Może by mu się udało. Przegrał jednak. W finansowej stolicy Ameryki Południowej dokonany zostaje śmiały napad na bank. Przestępcy rozpływają się w powietrzu i stają się bohaterami narodowymi. Napad na Banco Rio. Buenos Aires w Argentynie. Miasto zwane Paryżem Ameryki Południowej, jako jedyne tutaj mające europejski blichtr. Buenos Aires i Argentyna to ojczyzna najlepszego mięsa na świecie i tanga. Miasto jest finansową stolicą Ameryki Południowej. W roku 2006 dokonano tutaj jednego z najbardziej zuchwałych napadów na bank. Łupem złodziei padły miliony dolarów. Napadnięto na oddział jednego z największych banków, Banco Rio. Mieścił się tutaj, na przedmieściach, w dzielnicy Acasuso, 10 przecznic od La Platy. To jedna z najbogatszych dzielnic. Mieszkają tu ludzie sławni i zamożni. Podobno w skarbcach banku znajdowało się około 12 milionów dolarów. Była to gotówka, banknoty z różnych serii. Ludzie nie ufali rządowi, który zmuszał obywateli do wymiany dolarów na peso. Ludzie zamożni trzymali w skrytkach Banco Rio depozyty dolarów. Spiętrzała wodę, mieliśmy więc pewność, że dopłyniemy. Na ścianach kanału burzowego złodzieje umieścili fosforyzujące markery. Dzięki nim mieli pewność, że rozpłyną się w cuchnących mrokach. Gdy dotarliśmy do domu, nadawano wiadomości. Policja właśnie wchodziła do banku. Oglądaliśmy nasz skok.
Minęło kilka tygodni, a policjanci nie mieli pojęcia, kto dokonał kradzieży. Oficjalnie łupem rabusiów padło 8 milionów dolarów. Okradli 147 skrytek depozytowych, w każdej było około 50 tysięcy dolarów. Nieoficjalnie mówiło się jednak o 25 milionach. Skok na Banco Rio był najbardziej spektakularnym napadem na bank w historii Ameryki Południowej. Przestępcy zapomnieli jednak o jednym. Wzięli pod uwagę wszystko, najdrobniejsze detale. Nie wzięli jednak pod uwagę zazdrosnej, porzuconej żony. W 5 tygodni po napadzie na jeden z komisariatów zgłosiła się Alicia De Tullio. Twierdziła, że zna złodziei. Była żoną jednego z nich. W miesiąc po napadzie zostawił ją dla młodszej. Miał 22-letnią kochankę. Zostawił żonę bez pieniędzy, dlatego zdradziła. Policja aresztowała kilka osób. Nie udało jej się jednak aresztować wszystkich. Jestem wolny, bo Alicia mnie nie znała. A nikt inny nie zdradził. Tajemniczy Marco nie został ujęty. Prokurator uznał, że mózgiem operacji jest Fernando Araujo. Ponoć wszystko zaplanowałem. Tak zeznała Alicia De Tullio. Z braku dowodów proces będzie opierał się tylko na oskarżeniu zdradzonej żony. Nie należy spodziewać się wyroku skazującego. Władze nie wiedzą, gdzie złodzieje ukryli pieniądze. Policjanci wyszli na durniów, zaś złodzieje są bohaterami całej Argentyny. Ludzie pochwalają to, co zrobili. Nie strzelali, nikogo nie skrzywdzili. O tym, by trafić na pierwsze strony gazet. 20 września 1998 roku. Jose Vigoa i Oscar Cisneros wchodzą do hotelu MGM. Obaj są w sportowych czapkach, mają okulary. Uzbrojeni są w Glocki i pistolety kalibru 11-43 mm. Idą na drugą stronę hali głównej, w stronę dwuskrzydłowych drzwi. Przed chwilą podjechał tam furgon z dwoma strażnikami. Mają odwieźć pieniądze do banku. Vigoa i Cisneros obezwładniają strażników, zabierają im broń i znikają z torbami, w których jest około 1,5 miliona dolarów. Napad trwa niecałą minutę. Weszli, zabrali forsę i zniknęli. Wszystko działo się tak szybko, że nie zdążyła zareagować ani policja, ani ochrona kasyna. Wkrótce banda Vigoi uderza po raz drugi. Akcja zaplanowana jest jeszcze dokładniej niż poprzednia. Przestępcy przyjeżdżają na parking firmy wynajmującej auta ciężarówką do przewozu samochodów. Kradną 11 wozów i znikają, tak jak poprzednio. Takie samochody są praktycznie nie do wytropienia. Vigoa nieźle się obłowił. Przestępca nie chce sprzedawać samochodów na czarnym rynku. Będą potrzebne w czasie napadu, który planuje. Vigoa mieszka na przedmieściach. Na terenie posesji są skradzione wozy i prawdziwy arsenał. Pistolety, karabiny maszynowe AK-47 i MAK-90, snajperki, granaty. Niedługo Vigoa zaatakuje po raz kolejny. ...28 czerwca 1999 roku. W pobliżu wejścia dla pracowników w hotelu Desert Inn ochroniarze ładują pieniądze do furgonu.
Wigoła i jego ludzie w kamizelkach kuloodpornych, uzbrojeni w AK-47, przystępują do akcji. Zaczaili się przy wejściu dla pracowników. To tam zamierzali odebrać broń ochroniarzom. Ku zaskoczeniu bandytów, strażnicy otworzyli ogień. Strażnicy ostrzeliwali się, próbując odskoczyć od opancerzonego furgonu. Dwóch ochroniarzy zostaje rannych, ale Wigoła i jego ludzie muszą